Cześć, do nagrania tego filmiku przymierzam się dobre 2 lata i wiem, brzmi to dosyć absurdalnie, natomiast osoby, które obserwują mnie dłużej na Instagramie, wiedzą, że z YouTube'em mi nie po drodze. Ale w końcu nadszedł ten dzień i dzisiaj podzielę się z Wami moimi rekomendacjami, jeżeli chodzi o książki o tematyce dietetycznej, w które według mnie warto zainwestować, które ja jako dietetyk faktycznie używam i do których często wracam. Wiem, że książek na rynku jest naprawdę mnóstwo i ja sama często Wam mówię, że 90% działu dietetycznego w Empiku to jest po prostu science fiction, także dzisiaj pokażę Wam to, co naprawdę według mnie jest godne polecenia. Przejdę sobie przez różne kategorie, mam tutaj różne dziwne kubki, ale postaram się niczego nie ominąć. A jeżeli by tak było, to zostawię Wam jeszcze jakąś tam informację w opisie. Wszystkie książki też postaram się Wam w opisie wypisać, tak żeby można było je po prostu wygodnie sobie przekopiować, wkleić w Google i zakupić i się uczyć. Po prostu taka jest droga. Dobra, słuchajcie, bo nie ma sensu mówić w tym wstępie, tylko się zabiorę za działania. I tak, pierwsza książka, od której według mnie warto w ogóle zacząć podstawy, jeżeli chodzi o zainteresowanie żywieniem człowieka, to jest książka Jana Gawęckiego, Żywienie człowieka. Tutaj akurat mam część pierwszą, jest więcej tych książek, jeżeli właśnie chodzi o kontynuację. Polecam najpierw sobie zakupić jedyneczkę, no kolejne części. Myślę, że jednak będą tutaj lepsze alternatywy. Ale z tej książki faktycznie dowiecie się takich podstawowych elementów, jeżeli chodzi o fizjologię żywienia, jeżeli chodzi o to, czym są węglowodany, tłuszcze, białka, w jaki sposób się je trawi, w jaki sposób się je wchłania. Podstawowe sprawy, jeżeli chodzi o składniki mineralne, witaminy. Naprawdę polecam. Druga książka o podobnej tematyce to jest Dietetyka kliniczna PZWL. To jest książka, która wyszła w tym roku, w 2020. Jest naprawdę bardzo fajnie napisana, jeżeli chodzi o taką właśnie przystępność wiedzy. No i tutaj już znajdziemy bardziej szczegółowe informacje, jeżeli chodzi o żywienie w jakichś podstawowych jednostkach chorobowych. Także polecam. I uzupełnieniem tej książki będzie Dietoterapia, również PZWL. Także taka trójca, naprawdę bardzo fajny element biblioteczki każdego dietetyka. Nie są to książki tanie, oczywiście mogłabym tutaj wymieniać dużo więcej, bo mam jeszcze inne na półce, ale według mnie te są najbardziej istotne. Przechodzę sobie dalej do dietetyki sportowej i słuchajcie, ja jakby nie specjalizuję się w tej dziedzinie wiedzy, dlatego tutaj polecę Wam taką książkę tylko i wyłącznie na start. Jest to książka Dietetyka sportowa małżeństwa mizerów. Natomiast wiem, że moi koledzy, którzy właśnie siedzą bardziej w sporcie, bardzo chwalą sobie taką żółtą dietetykę sportową PZWL-a, która bodajże ma, nie wiem, chyba ponad 1000 stron, albo po prostu takie podstawy jak Anita Bin i żywienie w sporcie. Lecąc dalej, przechodzę do zagłębia chorób tarczycy i tutaj mam dwie książki. Po pierwsze, taka książka bardziej trywialna, prostsza dla pacjenta, u którego typowo zdiagnozowano Hashimoto czy niedoczynność i po prostu szuka dobrego źródła wiedzy. To jest książka Katarzyny Ślubowskiej, Hashimoto poradnik pacjenta. I słuchajcie, mam taki problem z tą książką, ona jest dla mnie dziwnie wydana. Jest tutaj mnóstwo takich randomowych zdjęć, bez których mogłabym się obyć i wystarczyłaby mi sama treść, ale rozumiem, że pewnie bez tego objętościowo nie byłaby odpowiednia, natomiast faktycznie tutaj mamy rozwiane wszelkie takie mity żywieniowe i nie powiela ich ona. Także polecam na start, a jeżeli chcecie czegoś więcej, typowo też dla dietetyka, to książka Dr. Magdy Hashimoto, niedoczynność tarczycy, podręcznik świadomego pacjenta i jest ona dostępna tylko i wyłącznie na stronie dr Magdy, w żadnym, nie wiem, Empiku czy tam innym pośredniku. Polecam. Dobra. I teraz przechodząc do tematyki odżywiania w cukrzycy i insulinooporności, to ja bym nie mogła tutaj nie polecić innej książki niż Ach, ten cukier. Jest to książka, którą sama napisałam, sama stworzyłam. Zarówno tutaj znajdziecie część teoretyczną, jak i po prostu przepisy do wykorzystania dla pacjenta. Przykładowy jadłospis. Tutaj też starałam się zawrzeć takie rozdziały jak chociażby styl życia, jak te aspekty psychologiczne, tak żeby ta książka nie skupiała się tylko i wyłącznie na jakiejś takiej suchej i niezrozumiałej teorii. Bo jak wiecie, do zdrowia w większości przypadków podchodzimy troszeczkę
szerzej niż w aspekcie samej diety chociażby. Także Ach, ten cukier, wydawnictwo M, Zdrowe Zdrowie, polecam, autor Anna Reguła. I lecimy sobie dalej. Co by tutaj teraz? Myślę, że przejdziemy sobie do diety roślinnej i w temacie diet roślinnych najlepszą specjalistką jest Iwona Kibi i też jej książkę Wam tutaj polecę. To jest książka Wege, też PZWL, dieta roślinna w praktyce. Polecam serdecznie. Zarówno tę książkę, jak i generalnie całą działalność Iwony mogę za nią ręczyć. Z innej strony patrząc, jeżeli chcecie nauczyć się dietetycznego języka pod kątem rozumienia w języku angielskim, to mam tutaj dla Was propozycję właśnie angielskiego dla dietetyków, również PZWL, by the way, cały czas tutaj się przybija PZWL, ale faktycznie mają naprawdę fajne książki. Tak jak mówię, one nie są tanie, ale naprawdę pokazuję Wam tutaj książki godne zakupu. Także jeżeli chcecie właśnie poszerzyć swój zakres słówek z angielskiego w kontekście dietetyki, lepszej nie znajdziecie, no plus oczywiście praca własna z PubMedem i z jakimś najprostszym tłumaczem. Lecimy sobie dalej. Teraz przechodzę do takich książek o jakby różnej tematyce, bo będę tutaj dosyć skakała, także zacznę od książki takiej perełki psychodietetycznej w mojej biblioteczce i słuchajcie, naprawdę bardzo często do niej wracam, bardzo. Jest ona świetnie napisana i polecam każdemu dietetykowi, ale też osobie, która po prostu ma już jakieś tam swoje przejścia dietetyczne, ma dość, jak słyszę, nie wiem, kolejna dieta, kolejną jakąś taką próbę odchudzania podejmuje, no to pożegnaj wagę. Świetnie to jest napisane, naprawdę. Ogromnie Wam polecam. Książka jest taka prosta w środku, ona nie ma żadnych jakichś, nie wiem, kolorowych ilustracji, ma takie bardzo podstawowe grafiki, ale też po każdym rozdziale jest takie krótkie podsumowanie tematu, jakieś ćwiczenia. Super. Kupujcie. Lecimy dalej. Tym razem dieta dla seniora. I myślę, że to jest bardzo fajna opcja właśnie dla jakiejś osoby starszej. Też jest w ten sposób wydana, że ma większe litery, żeby po prostu było łatwiej to wszystko czytać. No i to polecę zarówno dietetykowi, jak i właśnie generalnie, nie wiem, jeżeli chcecie sprawić swojemu dziadku, swojej babci, bądź nie wiem, swojej mamie na prezent, to ta książka też się bardzo fajnie sprawdzi. Dalej, nie daj się rakowi. W temacie żywienia onkologicznego, tutaj też wydawnictwo M, Zdrowe Zdrowie. Jest to książka Marysi Brzegowy, Magdaleny Maciejewskiej-Cebulak i Katarzyny Turek. Bardzo Wam polecam. W środku też analogicznie do mojej książki są zarówno przepisy, jak i ten dział teoretyczny. I sama korzystam z niej chyba najczęściej właśnie, jeżeli chodzi o jakieś takie zagadnienia typowo onkologiczne. I kolejna książka. Dieta dla płodności, Sylwia Leszczyńska. Jeżeli interesuje Was właśnie temat tego, w jaki sposób żywienie wpływa na płodność człowieka, zarówno kobiety, jak i mężczyzny, no to ta książka odpowie chyba na wszystkie Wasze pytania. I ostatnio tutaj z mojej kubki, Jelito Drażliwe, Żywienie dietą, leczenie dietą, przepraszam bardzo, żywienie dietą, Ania w ogóle, o co Ci chodzi? Hani Stolińskiej-Fiedorowicz. Tutaj w środku znajdziecie wytyczne według Monash University w Australii, także też aktualna wiedza. W środku zarówno przepisy, jak i część teoretyczna. I z tej książki też sama bardzo lubię korzystać, chociaż pod kątem akurat diety Low FODMAP też bardzo Wam polecam po prostu aplikację Monash. Ona kosztuje chyba 20 kilka złotych z tego co pamiętam, bo sama niedawno ją kupowałam. No i słuchajcie, cztery ostatnie książki, tak naprawdę zbiór wszystkiego i niczego, ale myślę, że też warto o nich wspomnieć. Jeżeli chcecie bardziej zgłębić fizjologię żywienia, no to znowu PZWL, nikt nie jest zaskoczony, wiem o tym. Hanna Kraus, też bardzo fajna książka. Polecam każdemu studentowi i generalnie dietetykowi, który od czasu do czasu chce sobie odświeżyć wiedzę po prostu w tym temacie, a naprawdę trzeba ją odświeżać, bo nieużywana wiedza po prostu zanika. Dalej, ulubiony przedmiot każdego dietetyka, czyli biochemia. No i generalnie jeżeli chodzi o biochemię, to najpopularniejsza u mnie przynajmniej była biochemia Harpera. Ja akurat teraz sobie kupiłam krótkie wykłady, żeby było to bardziej zrozumiałe, no bo to jest przedmiot, który
jest ciężki, jeżeli chodzi o naukę i no, wymaga naprawdę dużej ilości czasu właśnie spędzonego nad jakąś tam literaturą. Ostatnie książki dotyczą diagnostyki. Tutaj, jeżeli chodzi o tę książkę, to wiem, że są różne mieszane opinie, że ponoć ona ma tam jakieś błędy, natomiast stwierdziłam, że też Wam ją polecę. A sama też częściej, zanim kupiłam tę książkę, to korzystałam po prostu z takiej krótkiej broszurki, z takiej mini książeczki tak naprawdę Ani Dietfeld, którą kupiłam jeszcze na studiach, na jakimś szkoleniu właśnie z Anią. Także te dwa pewniaki też Wam polecam serdecznie. Jeżeli coś jeszcze mi się przypomni, to oczywiście zostawię Wam jakąś informację w opisie. Jestem bardzo ciekawa, jakie Wy książki polecacie, czy znaliście moje propozycje wcześniej. Piszcie, jeżeli właśnie też będziecie mieć jeszcze odnośnie ich jakieś pytania, to pozostaję do dyspozycji. No i zapraszam oczywiście na mojego Instagrama, niekoniecznie dietetycznie, gdzie codziennie dzielę się z Wami dużą dawką dietetycznej wiedzy. Także dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmiku lub podcaście.